Wczoraj wpłynęło do biura rady wniosek zarząd powiatu w Kamieniu Pomorskim wnosi o wprowadzenie do porządku obrad 19 sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wolinie. Ten projekt uchwały został chyba na komisji tak budżetowej dopuszczony radnym, ale tylko tym radnym. Czy również ten nowo został radnym? Również znajdować, tak? Proszę bardzo. Proszę Państwa, w związku z tym, że planujemy reorganizację w ogóle wszystkich placówek oświatowych w naszym powiecie, to proponujemy utworzenie filii poradni w Wolinie i dlatego jest ten projekt uchwały proponowany tutaj do porządku. Wczoraj Komisja Budżetowa zapoznała się z tym projektem uchwały. A pozostali Państwo dostali na maila, dlatego że w poniedziałek na zarządzie dopiero mieliśmy opinię prawną i zarząd podjął decyzję o przyjęciu takiego projektu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, panu radny. Ja uważam tak, że pozostała wola taka komisja, która ma przygotować cały program oświatowy w naszej. Wydaje mi się, że taka oderwana sytuacja związana z poradnią w Wolinie, która rok temu dokładnie miała miejsce również propozycja zlikwidowania tej poradni. Uważam, że trzeba by się o tym poważnie zastanowić, nie od razu na dzisiejszej sesji i proponuję nie wprowadzać tego. Dobrze, jest to kto jeszcze chciałby zabrać głos? Macie pan Adam był pierwszy. Mam pytanie, czy związki zostały poinformowane o tym przekształceniu? O przekształceniu? Tak. Nie. Dyrekcja też nie została poinformowana. Dyrekcja została poinformowana. Byłem wczoraj pani dyrektor i mówiła, że nic nie wiem. Pani dyrektor była na zarządzie w piątek, gdzie mieliśmy już wstępnie omawiany ten projekt poradni. Jedna i druga pani dyrektor. Nie? Dyrektorki poradni były na zarządzie i omawialiśmy skutki połączenia tych dwóch poradni. Przede wszystkim są to skutki finansowe i to wszystko zostało już omówione. Związki zawodowe nie zostały poinformowane. Dobrze. Czy to nie, może istnieje ryzyko, że to uchwała nie zgodnie się z tym, to nie jest zaakceptowane przez związki, tak? Nie, to związki zawodowe nie mają nic nowego. To nie chodzi o likwidację, no, tylko chodzi o przekształcenie, tak, to nie jest likwidacja placówki. Rozumiem, że pan uważa, że powinna być opinia związków zawodowych przed tym. Ja zaraz poproszę panią naczelnik oświaty, wytłumaczę państwu tryby przekształcenia placówek oświatowych. Z tego, co ja wyczytałam w ustawie, jest potrzebna do tego opinia kuratorium, a nie związków zawodowych. I opinia oczywiście rady. Jeszcze się spytam, bo to jakieś oszczędności poczynimy w związku z tym? Tak. Jakie to będą oszczędności, czy jakieś wyliczenia, czy coś są mamy, to są wyliczenia, proszę Państwa, zaraz Państwu podam. Przepraszam bardzo, podejdę do tego. Mamy? Znaczy, jeżeli mogę powiedzieć, to w pierwszym półroczu przyniesie to oszczędności rzędu około 100 tysięcy. Około 100 tysięcy. No, ale z czego to wynika? Wynika z przekształcenia. Przeniesienia i przekształcenia. Pozbywamy się części kadry kierowniczej. Pozbywamy się. Tak, pracowników niepedagogicznych. Ponieważ do, nie jest to potrzebne, czyli koszty administracyjne i obsługi są wcięte. W tym roku jest to oszczędność rzędu 100 tysięcy, około 100 tysięcy. Do tego drugie półrocze. Pani nie chce zrezygnować z pracy, czyli trzeba będzie odprawy, tak? To jest liczone z kosztów. Już odprawy są wyliczone. No dobrze, pan Adam chciał zabrać głos. Mam taką uwagę. Wczoraj rzeczywiście podczas obrad komisji budżetu została przedstawiona ta uchwała. Projekt tej uchwały właściwie ma zakończenie z tej komisji. Komisja nawet przed głosowaniem wyraziła swoją opinię. Oczywiście to
współpracy oświatowej. Bo to będzie się związało później z tym, o czym będziemy mówili przy budżecie. Trzeba po prostu podjąć się reorganizacji w ogóle wszystkich placówek i w ogóle funkcjonowania starostwa. I to jest dobry krok. Ale proszę Państwa, nie można tego tak robić na gorąco, że nagle sobie wybieramy, że zlikwidujemy albo przekształcimy poradnie Wolinie. No już mamy jakieś pierwsze oszczędności, a dalej, no, a dalej nie wiadomo co. Tak działać myślę, że nie wolno. Jeżeli trzeba podjąć pracę nad reorganizacją zarówno siarzy, jak i innych z naszych jednostek, ale to trzeba podjąć całkowite działania kompleksowe. I takie działania to są w ogóle bez sensu. I to, o czym miałem wczoraj w stosunku do zastrzeżenia, no proszę Państwa, no jak na tak ważną sprawą nie może nie jak można to w ten sposób przeprowadzić te działania, żeby nie wypowiedziała się komisja wiodąca, komisja oświaty, żeby nawet tego nie przeanalizowała. No, dla mnie tego wczoraj i dzisiaj również brakuje. Chciałbym opinię komisji oświaty poznać. No to nie można tego zrobić od tak szybko. Dlatego jestem rzeczywiście przeciwny, żeby wprowadzać ten wniosek. No, jeżeli mamy debatować, a musimy i debatować i podjąć, raczej podjąć konkretne działania na temat reorganizacji również oświaty, no to trzeba to zrobić kompleksowo w sposób zaplanowany i doprowadzić no, i wykazać te efekty, które są konieczne. Dzisiejszy ten wniosek jest, no budzi tylko niepotrzebne emocje. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Starosta chciała się odnieść. Tak, ja tutaj adwokuję do kolegi radnego. Jeżeli Państwo uważacie, że my tutaj nic nie robimy w kierunku tego, żeby znaleźć rozwiązanie i nasz budżet włożyć tak, żeby był w końcu normalnym budżetem, to ja Państwu tylko chcę przypomnieć, że takie działania systemowe są podjęte od dawna. Wprowadzono tutaj już BCPR-y. Czyli kolejną placówkę wprowadzono w budynek Urzędu Starostwa. Są to pierwsze oszczędności, bo nie ponosimy już kosztów utrzymania. Następnym krokiem jest cała strategia oświatowa. Jest powołana komisja, która będzie pracowała nad tą strategią. To jest następny krok. Następnym krokiem, który dzisiaj już Państwo podejmują, będziecie mogli podjąć, jest utworzenie centrum z domu dziecka. To jest też krok, który daje nam bardzo duże oszczędności i rozwiązania systemowe. I właśnie poradnie. Bo mamy dwie poradnie, tworzymy wspólną administrację i dzięki temu zyskujemy oszczędności. Następnym krokiem będą, tak jak Pan tu radny powiedział, następnym krokiem będzie analiza zatrudnienia we wszystkich jednostkach, które mamy tutaj w powiecie i będziemy się zastanawiać, co dalej robić. To są wszystko elementy już wypracowane, które ja Państwu przedstawiam na sesji. Dobrze. Ja tylko, jeżeli mogę, bo przyszła Pani, która być może by odpowiedziała nam, jeżeli chodzi o opinię, tak? Może to troszeczkę wyjaśnię. Ja wiem, też się zgłaszam, pamiętam trzy osoby, ale być może pytanie było takie, czy wymagana jest do podjęcia tej uchwały opinia związku zawodowego? Do tej uchwały nie jest wymagana opinia związku zawodowego. Proszę Państwa, jest wymagana opinia kuratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tutaj opinia kuratora będzie, ponieważ jest to uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia. I dopiero uchwała właściwa w sprawie, jeżeli Państwo tak zadecydujecie, uchwała właściwa zostanie podjęta w czasie późniejszym. Czyli rozumiem, przepraszam, do tego podpytam. Ta opinia będzie wymagana nie teraz, kiedy mówimy o naszym zamiarze, tylko wtedy, kiedy będziemy już mieli zamiar, tak, załóżmy, podejmiemy tą uchwałę, to dopiero wtedy pani, znaczy starosta zwróci się o opinię i dopiero z tą opinią będziemy się pojawiać. Dobrze, ja dobrze rozumiem? Panie przewodniczący, bardzo dobrze pan rozumie, tylko proszę Państwa, jest jeszcze jedna sprawa, którą muszę Państwu zasygnalizować w tym momencie. Opinia kuratora jest wydawana, ale w takich w przypadkach organ prowadzący może podjąć
decyzje takie, jakie uważa za stosowne. Ta opinia nie ma charakteru wniosku. Nie jestem uzgodnieni, tylko sprawa jest. Po kolei wydaje mi się, że pan Dziękowski był pierwszy, tak? Ja bym chciał jeszcze wrócić do tej uchwały, mianowicie napisane w punkcie paragrafie pierwszym jest, że z dniem przekształcenia poradnia psychologiczna prowadzenia w Kulinie ulica Królowa 1 nosi będzie nazwę poradnia psychologiczna prowadzenia w Kamieniu Pomorskim w Kulinie ulica Słowiańska 2. Jest to nasza szkoła w Kulinie. Ten zamiar był rozważany w miesiącach letnich. Bardzo dużo zaangażował przyszłe zarząd Paweł Tarys, gdzie miała być ta poradnia tam przeniesiona i okazało się, że skutki przeniesienia takiej poradni do tamtego pomieszczenia są strasznie drogie. Czy ktoś się zastanowił nad tym, bo mówimy o oszczędnościach, jak trzeba będzie przystosować pomieszczenia szkolne do tego, żeby tam mogła pracować przychodnia? Czy nie trzeba będzie zapytać tutaj naszych budowlańców, czy w ogóle adaptacja taka jest możliwa na poradę psychologiczną? A my już dzisiaj podejmujemy też. Dobrze, panie przewodniczący, ja muszę, może tak od razu odnieść się, a potem ja pamiętam, kto się zgłaszał, tak? Dobrze? To proszę. Dzisiaj, panie radny, ja muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja się zaangażowałem, że nie tą poradnię, bo cały czas od 2 lat tak. Przeniesienie poradni całej w celu oszczędności administracji obsługi do budynku naszego, jaka jest szkoła ponadgimnazjalna. I tam, według mnie, ja bym to już dawno był tam, jak ja bym był dyrektorem i niewielkie koszta by to były. Nasi pracownicy, wysłani przez panią starostę, ocenili, że to będzie drogo. Ja moim zdaniem uważam, że nieduży koszt przeniesienia do mnie. I to jest koszt. Ale pracownicy ocenili, to chyba są fachowcami, a pan, panie radny, jest fachowcem, bo znowu ciężko. Dobrze. Przepraszam, kto pierwszy, bo nie chciałbym, żeby tutaj autorem. Nie, pan, proszę, pan Abramowicz się zgłasza. Ja się zadać pytanie. Co prawda to jest zamiar, to ja rozumiem, że to dopiero może wyjść za pół roku albo lepiej, bo trzeba o tym pamiętać, to jest raz. Ale mam pytanie. My dzisiaj będziemy obradować nad budżetem przyszłorocznym i chciałem się zapytać, czy w tym budżecie ta zmiana ewentualna, jeśli przejdzie, jest uwzględniona? A w którym jest? Poradnia, tak? Czyli już ten budżet zakłada tą zmianę, tak? No bo to dla mnie też jest trochę nie tak, bo ten zamiar powinien być na przed tym budżetem i wtedy ja mam pewność, że to już jest uwzględnione. Bo moim zdaniem to jest nie uwzględnione. No ale odpowiedź została udzielona, tak? Że zostało to uwzględnione. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tyle osobno. Jeszcze organizacyjne, że chciałem teraz zwrócić uwagę po raz kolejny, ale nawiązując do tego, Państwa, to jest pewna tutaj nieścisłość. No rzeczywiście, jeżeli założycie Państwo, że ta uchwała będzie podjęta dzisiaj, to trochę chyba niepokojenie. Bo skąd ta pewność, że ta uchwała będzie podjęta? Ponieważ no, jeżeli nie jest taka, jeżeli tak Państwo uważacie, że na pewno będzie, no to jest tak, jak mówię, troszeczkę nie w porządku do wszystkich radnych. No bo to tak jak do zdania, jak myślicie Państwo, no nie liczyliście z tym, to na pewno podejmiemy w budżecie, który jest w porządku do przegłosowania w pierwszej kolejności. No, tak samo, jeżeli byśmy przyjmowali budżet, a uchwały około budżetowe po uchwaleniu budżetu. No odwrotnie, czy budżet przegłosujemy też? Odwrotnie jest. Jeżeli będą uchwały około budżetowe podjęte, wtedy można dopiero głosować za całkowicie budżet. I proszę Państwa, jeszcze raz chcę tutaj podkreślić, zwrócić uwagę na sprawę działań w stosunku zarówno oświaty, a jeżeli chodzi o oświatę, to tutaj przewodniczący Komisji Budżetu już przed rokiem pan Mancer słusznie mówił, że trzeba króciutko od początku tego roku już zająć się bardzo ścisłą analizą działania placówek oświatowych. Ja nie widzę przynajmniej tej pory, żeby takie działania były podjęte, bo nie widzę opinii ani Komisji Oświaty, ani żadnych innych komisji. Usłyszałem przed chwilą, że została powołana taka specjalna komisja, która będzie analizowała oświatę. No to jestem ciekawy, co to za komisja, co do tej komisji należy. Ja to radny powinien też o tym wiedzieć, bo myślę, że wszyscy radni mają taką możliwość, żeby komisji działać.
powtarzam, to chciałbym podkreślić bardzo mocno to, o czym powiedziałem na temat. To ma wtedy sens, jeżeli zajmiemy się konkretną i oświatą, i zaszczytami i przygotujemy kompleksową reorganizację działania placówek w naszym powiecie z wyliczeniem wtedy wszystkich oszczędności, które są możliwe, które są możliwe. Ale nie w tej chwili takie wyrywkowe, od sobie pójdziemy, spróbujemy coś zrobić poradnie. A później, no to nie wiadomo co. To się będzie wiązało zresztą z tym, co będziemy mówili za chwilę, z budżetem. Proszę Państwa, i z budżetem i to, o czym się planuje, i to, co się planuje na rok przyszły. Czyli jakąś pożyczkę, jakiś program naprawdę, chyba nam zewnętrzna firma przeprowadzić. No, to jest, to kurzy się jedno z drugim. My właśnie dzisiaj, chociaż to jest za późno, bo to powinno być już co najmniej rok albo półtora roku, przynajmniej półtora roku wcześniej powinna być gruntowna analiza i taki program naprawdę powinien być skonstruowany przez nas, a nie przez firmę zewnętrzną, która no, nie wiadomo co zrobić. Ale jeszcze raz powtarzam, proponuję wyłączyć ten punkt dzisiejszej konferencji. Szanowni Państwo, ja myślę, że tak naprawdę nie wiem, czy będziemy dalej na ten temat, to jest to taka...